Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na kolejny film z cyklu Poradnik Gracza. Dzisiaj omówimy sobie temat, jak dobrze kupić słuchawki dla graczy, czyli czym się kierować przy wyborze takich słuchawek. Poradnik będzie przedstawiony z mojego punktu widzenia, czyli powiem Wam, czym ja bym się kierował, czym się kieruję przy wyborze słuchawek, na co według mnie należy zwrócić uwagę itd. Podam Wam także kilka przedziałów cenowych i będą też konkretne przykłady słuchawek w każdej kategorii. Tak więc zapraszam do oglądania. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam. Tak więc moi drodzy, słuchawki dla gracza. Czym one się tak naprawdę różnią od słuchawek stereo? Tak samo jak słuchawki stereo przekazują dźwięk, mają jakieś przetworniki, sama zasada działania słuchawek jest także identyczna. Nieprawdą jest, że słuchawki dla graczy nadają się tylko do grania, ponieważ wiele z nich bardzo dobrze przenosi pasma środkowe i wysokie, bardzo dobrze odtwarza muzykę. Natomiast też na niektórych słuchawkach stereo, takich zwyczajnych do słuchania muzyki, da się bardzo fajnie pograć. Tak więc nie popadajmy w stereotypy. Tak, w słuchawkach audio są słuchawki słabe i wybitne. Tak samo jest w przypadku słuchawek dla graczy. Kolejna rzecz, która może odróżniać słuchawki dla graczy od takich stereo, to dodatkowy mikrofon. Czasami mikrofon jest odłączany, czasami jest na stałe, ale jest to cecha większości słuchawek dla graczy. Kolejna rzecz to są elementy podświetlane, jakieś świecące muszle, elementy pilota, elementy pałąka. Bardzo różnie to wygląda. I kolejna rzecz, słuchawki audio są na ogół zawsze podłączane albo przez dużego, albo przez małego jacka, albo mają przejściówki. Natomiast słuchawki dla graczy często są na mini jackach, ale też często są na USB. Wtedy też głównie mają własny układ dźwiękowy, dzięki czemu nie musimy mieć jakiejś zaawansowanej karty dźwiękowej w komputerze. Po prostu słuchawki mają swoją kartę, która przejmuje odtwarzanie dźwięku. I plus jest taki, że nieważne czy podłączymy te słuchawki do komputera stacjonarnego, do laptopa czy do innego urządzenia, będą zawsze grały tak samo. Oczywisty minus jest taki, że jeśli mamy w komputerze naprawdę bardzo dobrej klasy kartę dźwiękową, która mogłaby nam podnieść jakość dźwięku wydobywającego się ze słuchawek, to niestety w przypadku takich na USB już nic z tym nie zrobimy. Mamy także topowe modele, które mają i mini jacki, i dodatkowe układy USB. To już jest zestaw najbardziej wymagających graczy, ale takie przykłady również będą. Tak więc czym się kierować według mnie? Dla mnie najważniejszy w słuchawkach jest komfort użytkowania, niekoniecznie dźwięk, ponieważ gusta dźwiękowe, a także nasz słuch jest bardzo, bardzo zróżnicowany i niektórym nie potrzeba jakichś super szerokich pasm przenoszenia, żeby dobrze czuć się słuchając muzyki. Natomiast komfort jest według mnie bardzo ważny, a nawet najważniejszy, ponieważ w słuchawkach spędzamy bardzo dużo czasu. Na przykład ja używam tylko słuchawek praktycznie, z głośników korzystam bardzo rzadko, dlatego takie słuchawki muszą być do mnie tak dopasowane, żebym siedział w nich 2-3 i więcej godzin, nie czując ich na głowie. Generalnie słuchawki możemy podzielić na kilka kategorii wagowych. Są słuchawki do 100-150 gram, które są naprawdę leciutkie. Potem taka klasa średnia do 250 gram i słuchawki cięższe po 300-350 gram. Dla mnie niestety ta klasa wagowa w większości przypadków jest już niedopuszczalna, ponieważ nawet jeśli słuchawki są super wykonane, są bardzo, bardzo wygodne, to i tak w końcu zaczniemy czuć na sobie, na swojej głowie, na swoim karku ciążenie tych ponad 300 gram. Tak więc dla mnie idealne słuchawki pomiędzy 100 a 200-220 gram maksymalnie i oczywiście takie nieuciskające głowy. W drugiej kolejności jest oczywiście jakość dźwięku, czyli jakość samych przetworników, pasmo przenoszenia, impedancja i tak dalej. No i trzecia rzecz, jakość mikrofonu. Mi akurat mikrofon w słuchawkach nie jest często potrzebny, wolę używać zewnętrznego mikrofonu, takiego desktopowego, stacjonarnego, który zawsze będzie lepszy od mikrofonu w słuchawkach, zawsze. Ale spotkałem się też z niektórymi headsetami, gdzie mikrofon działał naprawdę przyzwoicie i o dziwo były to też tańsze słuchawki. Niekoniecznie te najdroższe, topowe modele mają dobre mikrofony, czasami mają je wręcz słabe. Tak więc teraz już będę podawać Wam konkretne przykłady. Zaczynamy. Pierwsza kategoria, słuchawki dla gracza do 100 zł.
W tym przedziale cenowym liczy się przede wszystkim stosunek jakości do ceny. Słuchawki na każdą kieszeń muszą być w miarę dobrze wykonane i wygodne. Przy okazji powinny dostarczać przynajmniej poprawny dźwięk. Moja pierwsza propozycja to słuchawki firmy Natek. Model Genesis H44 kupić można już za jakieś 50 zł. Wykonane są jak za tą cenę całkiem nieźle. Duże muszle zakrywają całe ucho i zapewniają komfort noszenia. Dzięki wtykom mini jack, posiadając w komputerze wysokiej jakości kartę dźwiękową, będziemy w stanie nieco polepszyć jakość dźwięku przekazywanego poprzez te słuchawki. Druga propozycja to świetne i bardzo popularne Creative HS800 Fatality. Słuchawki polecane przez wielu graczy, wygodne i dość lekkie, bardzo dobrze grające i wyposażone w odłączany mikrofon. Za jakieś 100 zł kupimy także słuchawki posiadające własny układ dźwiękowy USB. Dzięki temu nieważne jaką dysponujemy kartą dźwiękową, czy podłączymy je do komputera stacjonarnego czy laptopa, dźwięk zawsze będzie tej samej jakości. Świetnym przykładem tego typu słuchawek jest model Genius HS-G450. Poza podłączeniem poprzez USB i własną kartą dźwiękową oferuje oprogramowanie potrafiące oddawać wirtualny dźwięk 7.1 w grach. Są także dość wygodne i dobrze wykonane. Drugi przedział cenowy to od 100 do 200 zł, czyli słuchawki dla graczy pragnących już dźwięku na poziomie i lepszej jakości wykonania. W tym przedziale niekwestionowanym liderem są jak dla mnie słuchawki SteelSeries Siberia V2, które cechują się ogromną wygodą użytkowania i świetną jakością dźwięku, nie tylko w grach. Siberia V2 posiadają specjalne zawieszenie, które bez problemu dostosuje się do każdego gracza. Ich 50 mm przetworniki zapewniają wysoką jakość efektów w grach. Także dobrze nadadzą się do posłuchania muzyki z komputera. Także firma Razer może poszczycić się modelem Razer Electra. Te masywne i świetnie zaprojektowane słuchawki przyciągają wzrok. Szczęśliwy posiadacz może cieszyć się także wysokim komfortem noszenia oraz dobrą jakością dźwięku. Ze słuchawek podłączanych przez USB, a więc z własnym układem dźwiękowym, szczerze mogę polecić model Genius Zabius HS-G850. Słuchawki te są duże i wygodne, zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku i posiadają wyjątkowo dobry mikrofon. Dzięki zestawowi kabli przejściówek są bardzo uniwersalne. Podłączymy je do komputerów PC, Mac, PlayStation 3 oraz Xboxa 360. W przedziale między 200 a 300 zł kupić można produkty najwyższej jakości. Słuchawki wytrzymałe, wygodne i grające perfekcyjnie. Producenci często stosują w nich już rozwiązania znane ze sprzętów audiofilskich, czyli pozłacane wtyki, ekranowane kable, ogromne przetworniki i dodatkowe akcesoria. Razer Kraken to uniwersalne słuchawki, nadające się świetnie do gier i słuchania muzyki. Typowe dla Razera design i żywe kolory przyciągają wzrok. Wysoka jakość wykonania sprawiają, że sprzęt taki posłuży nam długie lata. Nie musimy także się martwić o wygodę, gdyż jest ona w cenie. W tej kategorii dla mnie na prowadzenie znów wysuwa się produkt SteelSeriesa. Model tutaj o 5HV3. Są to słuchawki niesamowicie wygodne, grające niepowtarzalnie i posiadające ciekawe funkcje. Między innymi możemy je rozmontować na 3 osobne części do przewiezienia w podróży. Wykonane są perfekcyjnie, nie są kolorowe, wręcz przeciwnie. To klasyczne słuchawki bez udziwnień, świetnym modelem wyposażonym we własny układ dźwiękowy USB. W tej kategorii cenowej będą także słuchawki Logitech G430 Gaming 7.1. Headset jest solidnie wykonany i potrafi wygenerować naprawdę potężny dźwięk. Wbudowany układ audio jest bardzo dobry, a na dodatek możemy w tych słuchawkach zaznać dźwięku przestrzennego. Ostatnia kategoria to słuchawki powyżej 300 zł. Przedział ten może się kończyć nawet na słuchawkach za 800, 900 i więcej złotych. Sprzęty takie przeznaczone są dla zapalonych graczy, poszukujących bezkompromisowych rozwiązań i słuchawek doskonałych pod każdym względem. Dla najbardziej wymagających użytkowników świetnym wyborem będą słuchawki firmy Creative. Soundblaster Evo USB posiadają własny układ dźwiękowy, zapewniając niesamowity dźwięk i ogromny komfort noszenia. Pełnozakresowe przetworniki o wielkości 40 mm zapewniają niesamowity dźwięk w każdych warunkach. Dźwięk jakości studyjnej zapewnią nam potężnie wyglądające,
lecz niesamowicie komfortowe SteelSeries 9H. Model ten jest niezwykle wytrzymały i wykonany z dbałością o najmniejsze szczegóły. Między innymi zastosowano w nich gąbkę typu Memory Foam, zapewniającą ogromną trwałość wypełnienia nauszników. Słuchawki dysponują własną kartą dźwiękową oraz zapewniają dźwięk przestrzenny 7.1. Stawkę zamykają bezprzewodowe słuchawki TT Sports by Telmatec Sybaris. Model ten został stworzony dla graczy ceniących sobie wysoką jakość dźwięku oraz wolność od kabelków. Charakterystyczny dla TT Sports design dodaje słuchawkom uroku, a wysoka jakość wykonania zagwarantuje nam możliwość korzystania z tych słuchawek przez naprawdę długi czas. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Pokazałem Wam w sumie kilkanaście headsetów dla graczy. Kierowałem się troszeczkę moimi gustami, troszeczkę też sprzętami, które są po prostu popularne i znane. Oczywiście słuchawek na rynku jest dużo, dużo więcej, tak więc warto sobie poszukać, zobaczyć jakieś porównania w internecie. Oczywiście u mnie na kanale też macie bardzo dużo testów słuchawek, na wideotestach również. Dlatego myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w odpowiedniej cenie. I oczywiście pamiętajcie, że mój kanał istnieje przede wszystkim po to, aby właśnie te testowane sprzęty oddzielić od słabej jakości, a wyróżnić sprzęty naprawdę fajne, warte swojej ceny, czasami kosztujące kilkaset złotych, ale naprawdę warte wydania każdej złotówki. Tak więc jeśli będziecie śledzić mój kanał, na pewno w przyszłości zobaczycie bardzo dużo recenzji słuchawek i dla graczy, i takich normalnych stereo. Jeśli poradnik Wam się spodobał, przydał, oczywiście będzie miło, jak zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!